Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w sumie to witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Właśnie dostałem przesyłkę mięsa ze wsi, więc pokażę wam, co jem. Inaczej jest jak opisuję, co powinno się jeść na diecie karniwora, a na pewno inaczej będzie, kiedy powiem wam, pokażę wam dokładnie to, co jem. Jeszcze troszkę zaspany, bo przed chwilą wstałem, poduszka odbita na czaszce, ale spoko, co, idziemy do kuchni, zaczynamy. Merci. Chodź. Idziemy. Ona jest chyba bardziej zadowolona z tego mięsa niż ja. Dobrze, już wam wszystko pokazuję. Dobrze, pokażę wam wszystko po kolei. Tak to wygląda, przyszła paka. Jest i łój wołowy, jest roast beef i najpiękniejszy antrykot na świecie. Ale po kolei, łój wołowy. Łój, który kupuję od rolnika, jest dużo lepszej jakości niż... Patrzcie, Mercy też jest bardzo zadowolona, tak? Zaraz, no zaraz dostaniesz, beboku. Łój, który kupuję od rolnika, jest dużo lepszej jakości niż ten kupowany w Selgrosie, bo tam właśnie nabywam łój wołowy, jeżeli nie mam dostępu od rolnika. Dlaczego? Dlatego, że ten łój jeszcze trochę pachnie takim pastwiskiem, bykiem. On jest lepszy w smaku, a w ogóle kiedy go się wytopi, to robią się takie chrupki, ale kiedy wytapiam łój wołowy z Selgrosa, to z tego powstaje tłuszcz, taki tylko i wyłącznie tłuszcz, a z tego powstają chrupki, które są fajne, kiedy podróżuję. To jest takie utrudnienie na diecie karniwora, kiedy podróżujemy i na przykład tak jak ja jem tylko wołowinę, no to ciężko zaplanować sobie jedzenie na przykład na 10 dni, jeżeli nie mam dostępu do steakhouse'u, do łoju wołowego, bo ja potrzebuję dość dużo tłuszczu. To jest dość skomplikowane, więc właśnie wytapiam sobie ten łój wołowy i z tego powstają chrupki. Chrupek teraz nie mam, ponieważ wszystkie zeżarłem. Jak to wytopię, to też wam pokażę, w jaki sposób to wygląda. Pozostałością... Odwrócę sobie kamerę. Kiedy wytopię łój wołowy, to powstaje też taki tłuszczyk fajny. I ten tłuszczyk zależy jak on... On jest w miarę taki miękki, patrzcie. I ja go dodaję praktycznie do każdego posiłku. Tego tłuszczu wołowego potrzebuję dość dużo. Wykorzystuję go również do smażenia. Więc łój wołowy. Zamówiłem tego dość dużo. Tutaj mam te dwie kubki. To jest 8 kilo. Zaraz wrzucam to do wielkiego gara i będzie gotowane. Dalej. Roast beef. Steki są moim głównym żarciem. Roast beef. Antrykot przepiękny, patrzcie jaki wielki, zwykle dostaję pokrojony, dzisiaj dostałem w takim wielkim kawałku, więc będę go kroił. Tutaj też sobie przygotowałem w airfryerze, też polecam, super dla karniworów. Zrobiłem sobie rozbratel, jest to stek, jeden z tańszych, a jest bardzo dobry, prosty do zrobienia, miękki i tłusty, więc rozbratel też bardzo często sobie jem. I tutaj czasami pojawia się pytanie, jak dużo jeść podrobów, czy mogę jeść codziennie wątróbkę. Ja wątróbkę jem raz w tygodniu. Kości rurkowe, szpikowe, które wyglądają tak, jem jakieś 3-4 razy w tygodniu. Ja bym do tego podszedł tak. Są różne teorie. Niektórzy mówią, no jeżeli na przykład upolowaliśmy tam bawoła, czy jakiegoś byka, no to ile tam jest tej wątroby, ile tam jest tego mózgu, a ile jest mięśni. No tak, to jest jedna teoria. Druga teoria jest taka, że my raczej byliśmy łowcami leniuchami i czekaliśmy, aż inne zwierzęta upolują siebie nawzajem
I potem po prostu zjadaliśmy resztki, czyli głównie zjadaliśmy coś takiego oraz zjadaliśmy to, co było w głowie. Zjadaliśmy mózg. Mózżdżek jest przepyszny, mózżdżek jest ekstra klasa. Naprawdę, jeżeli nigdy nie jedliście, nie, może nie wygląda to apetycznie, ale to jest zajebiście dobre i zajebiście odżywcze. Według Paleo Medicine, czyli tej kliniki na Węgrzech, oni mówią, że mózg może być zastępstwem tego, zastępstwem szpiku kostnego. Staram się jeść to, tak jak powiedziałem, 4 razy w tygodniu, wątróbkę około 1 raz w tygodniu, mózżdżek, ile mam, tyle zeżrę, bo lubię. Myślę, że to jest kwestia tego, jak my się czujemy, no nie? Trzeba sobie manewrować w tej diecie i ja staram się jeść różne rzeczy. Regularnie jem różne rzeczy. Powiedziałem o łoju wołowym, powiedziałem o roastbeefie. Mamy antrykot, są kości rurkowe, jest mózg, jest serce wołowe. Tak to wygląda. Duże serce wołowe kupione akurat tym razem w Selgrosie. Tak samo kupuję wątróbkę. Akurat wątróbkę mam w zamrażarniku, nie będę wyciągał. Kupuję ją albo w Selgrosie, jest wątróbka cielęca, albo od rolnika. Ostatnio jak kupiłem wątróbkę, to byłem w szoku, bo nie zdawałem sobie sprawy z tego, że wątroba jest taka ogromna. Więc ta wątroba miała około 3 kilogramów i ona chyba, to nie była cała wątroba, ona była ucięta, więc no już zaraz dostaniesz, zaraz dostaniesz. Więc tak, wątróbkę tak mniej więcej raz w tygodniu, ale jem wszystko, skumajcie, ozur wołowy, żebra, ja sobie pakuję w ogóle w takie worki próżniowe i wrzucam to do zamrażarki podpisując, ponieważ później ciężko rozróżnić, co jest co. To żebro jest dość podobne do steka, więc mam wszystko podpisane. Czasami też robię datę, chociaż ostatnio coraz rzadziej, bo zżeram wszystko regularnie. Co jeszcze mam? Mam również tutaj, to jest ogon wołowy, zamrożony ogon wołowy i on jest bardzo dobry, kiedy chcemy sobie zrobić galaretę. Często robię coś takiego, że biorę te wszystkie produkty, biorę na przykład ogon wołowy, żebro, do tego wrzucę serce wołowe, może trochę języka i jakąś porcję rosołową i z tego to wszystko gotuję, z tego robię galaretę. To też jest pyszne. Co ważne, żeby jeść dużo tłuszczu. Wiem, że niektórzy, na przykład Sean Baker, on w ogóle nie dodaje tłuszczu, on je same steki. Aczkolwiek, no ja potrzebuję tego tłuszczu dość dużo i czuję się zdecydowanie lepiej, kiedy tłuszcz jest w dużych ilościach. Staram się mieszać to wszystko. No i mój faworyt, jestem zajebiście szczęśliwy, że dostałem dzisiaj Mózgala, bo to jest przepyszne, to jest niesamowicie dobra. Zaraz będę robił. Zaraz będę robił. Co wam jeszcze pokażę? Ostatnio kupiłem udziec wołowy i robię sobie taką suszoną wołowinę. W jaki sposób? Tutaj mam suszarkę do grzybów i właśnie za jej pomocą robię suszoną wołowinę. Suszę ją dość długo, do momentu, kiedy ona jest, oczywiście, taka aż pęka. Ona z niej się robią takie chipsy. I z założenia to było po to, żebym w podróży miał co żreć, aczkolwiek no często to nie potrafi dotrwać do podróży, bo to jest dobre i cały dzień sobie to podjadam. Robię to z udźca wołowego, można to robić z ligawy, z polędwicy, no jak dla mnie za drogo, wolę udziec wołowy, chociaż udziec wołowy też jest dość drogi. Myślę, że to są takie właśnie rozwiązania na podróż, no nie? Bardzo fajne, razem z chrupkami wołowymi i na przykład biorę chrupki wołowe, suszoną wołowinę i do słoika biorę sobie taki łój wołowy i jestem gotowy na wyprawę. W tym roku będę wolontariuszem na Poland Roku i potrwa to około do kupy 10 dni.
więc potrzebuję tego prowiantu na dość długo. Dobra, myślę, że to by było tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie w komentarzach poniżej. Dziękuję wszystkim komentującym, dyskutującym. Dzielcie się waszym doświadczeniem. Powiedzcie, co myślicie o tym, co nagrywałem w ostatnich filmach, o kofeinie na diecie karniwora. Tak. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.